Plac 9 maja, słabo rozpoznawalny przez pilan, bardziej przez uczestników kursów na prawo jazdy. Jednak to tutaj wszystko się zaczęło. Wokół placu i przy obecnej ulicy Konarskiego stanęły pierwsze domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze na osiedlu górnym. Pierwsze wzmianki o osiedlu pochodzą z dokumentu datowanego na 1627 rok. Autorem tego dokumentu był Samuel Targowski, sekretarz króla Zygmunta III Wazy. Wówczas osiedle to nazywało się Górą. Później przyjęła się nazwa Pietronka, a od XIX wieku osiedle to stało się miejską górą. Osiedle było oddzielone od centrum miasta pasem bagnistych mokradeł. Mokradła te rozciągały się od Koszyc na północy, poprzez tereny Parku Miejskiego, aż do działek przy obecnej ulicy Sikorskiego. Sam plac, przy którym się znajdujemy, jeszcze w końcu XIX wieku nazywał się Placem Studziennym. Później przemianowano go na Plac Berliński. Skąd taka nazwa? Otóż jeszcze w XIX wieku na placu znajdowało się źródło, z którego wypływał strumień. Strumień ten przepływał na znacznym odcinku przez obecną ulicę Generała Sikorskiego i uchodził do Gwdy, niedaleko wyspy. Tędy również przebiegała trasa dyliżansów pocztowych, które kursowały z Berlina do Bydgoszczy. Do 1783 roku ulica Sikorskiego była jedynym połączeniem centrum Piły z osiedlem górnym. W tym właśnie roku na bagnistych terenach wybudowano groble, która połączyła osiedle górne z dzisiejszą ulicą Bohaterów Stalingradu. Ta ulica nazywała się Aleją Wiązową, dlatego że obsadzono ją wiązami. Z przedwojennej zabudowy placu działania wojenne w 1945 roku przetrwały tylko dwa budynki. Jeden z nich stoi do dzisiaj u zbiegu ulic Sikorskiego i Drygasa. Drugi, stojący po przeciwnej stronie placu, został zburzony w końcówce lat 90. XX wieku. W tym budynku znajdował się szpital. Po wybudowaniu nowego obiektu przy Alei Wojska Polskiego w 1899 roku znajdował się tutaj dom starców. Mieszkało tutaj 40 pensjonariuszy. Myślę, że warto również wspomnieć, że jeszcze w XIX wieku wokół placu 9 Maja i ulicy Konarskiego stały wolnostojące piece chlebowe. Tutaj każdy z mieszkańców osiedla miał możliwość wypieku chleba na własne potrzeby. Zawieruchę wojenną w 1945 roku przetrwały na placu Studziennym jeszcze dwa interesujące obiekty, o których warto powiedzieć. Są to słupy elektryczne. Jeden stoi w tym miejscu, drugi po drugiej stronie ulicy. Jak widzimy dzisiaj, słupy te pełnią również funkcję latarni. Jeden ze słupów elektrycznych posiada pamiątkę z czasów walk o miasto. Jest to ta przestrzelina wyraźnie widoczna tutaj na Kratownicy. Jedni mieszkańcy miasta nazywają je gliniankami, inni stawkami. Jak to się stało, że powstały w tym miejscu na osiedlu górnym? Otóż w drugiej połowie XIX wieku zaczęto eksploatować bogate zasoby glin położone w południowej części osiedla górnego. W latach 70. tego stulecia pilski przedsiębiorca Gustav Brandt założył przy ulicy Ceglanej cegielnię. Był to najprawdopodobniej pierwszy prywatny zakład tego typu działający na terenie naszego miasta. Po drugiej stronie drogi Brandt wybudował dla siebie willę, która w dobrym stanie zachowała się do dzisiaj. Przy ulicy Żeromskiego powstała kolejna cegielnia, której właścicielem był Hugon Hertel.
To właśnie stąd obie cegielnie wydobywały glinę do produkcji cegieł. Później te wyrobiska zapełniły się wodą i w ten sposób powstały znajdujące się tutaj w tym miejscu glinianki. Cegielnie zostały zamknięte po zakończeniu I wojny światowej. Później były użytkowane przez dawnych Pilan i mieszkańców, którzy przyjechali tutaj do miasta po 1945 roku. Latem służyły jako kąpieliska, natomiast zimą przy odpowiedniej temperaturze zamieniały się w lodowiska. W miejscu, gdzie działała dawna cegielnia Gustawa Branta, w 1967 roku rozpoczęto budowę siedziby dla Zespołu Szkół Mechanicznych. Budowa trwała 6 lat i pochłonęła prawie 40 milionów złotych. 15 stycznia 1972 roku miała miejsce uroczystość otwarcia szkoły. Cały kompleks budynków szkolnych składał się z budynku przeznaczonego dla uczniów wraz z pracowniami, warsztatów, sali gimnastycznej i internatu. Obecnie placówka działa pod nazwą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Wytyczone i utwardzone ścieżki, cisza, spokój, przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Idealne miejsce dla ludzi chcących spędzać aktywnie czas. A jak to miejsce wyglądało dawniej? Miejsce to nazywano Wzgórzem Mewisa od nazwiska emerytowanego burmistrza Sępólna Krajeńskiego, który zadbał o to, aby urządzić tutaj teren o rekreacyjnym charakterze. W początkach XX wieku stała tutaj drewniana wieża widokowa. W 1928 roku wybudowano w tym miejscu internat dla uczniów pilskich szkół. Mogło w nim zamieszkać 60 uczniów. Internat był dużym trzykondygnacyjnym budynkiem. Mieściły się w nim sale wykładowe dla uczniów, sale zabaw, sale dzienne, sypialnie, a także pomieszczenia sanitarne i gospodarcze. Znajdowała się tutaj kuchnia, magazyn, natryski z toaletami, ale także mieszkania dla kierownika internatu, dla obsługi, a także dla nauczycieli praktykantów. Po środku budynku znajdowała się wieżyczka z platformą widokową. Z tej wieżyczki rozciągała się piękna panorama na centrum miasta Piły. Panorama ta została uwieczniona na wielu fotografiach i kartach pocztowych. Podczas walk o miasto w 1945 roku budynek służył za sztab jednostkom Armii Czerwonej. Po zajęciu miasta w lutym 1945 roku w tym budynku przesłuchiwano wziętych do niewoli jeńców niemieckich. Wśród nich był również dr Józef Stukowski, autor wspomnień Do końca w Pile. Po opuszczeniu budynku przez żołnierzy Armii Czerwonej był on w tak opłakanym stanie, że zdecydowano o jego rozbiórce. Jeszcze do niedawna jedynym fragmentem pozostałym z dawnego internatu były schody, jednak podczas ostatniej rewitalizacji tego terenu zaginęły w tajemniczych okolicznościach. Kolejarze byli przez wiele dziesięcioleci najliczniejszą grupą zawodową w Pile. Szczególnie Pilanie znają okres powojenny. Historia tego miejsca zaczęła się już w 1907 roku. Wtedy w pobliżu stacji rozrządowej wybudowano Królewskie Warsztaty Kolejowe. Warsztaty te zajmowały się naprawami parowozów i tendrów. Tendry były to takie specjalne wagony na paliwo, wodę, które były dołączone do parowozów. Sercem warsztatów była olbrzymia, zachowana do dzisiaj hala główna o wymiarach 150 na 180 metrów. Urządzono tam montownię parowozów, pociągów osobowych, pospiesznych i towarowych oraz dwie ślusarnie i dwie tokarnie. Wokół tej hali powstało wiele innych obiektów niezbędnych do funkcjonowania tutaj tych zakładów. Były to m.in. odlewnia, kuźnia, maszynownia z siłownią, generatorownia, akumulatorownia.
zakłady te już w 1914 roku zatrudniały 1000 pracowników, w tym 50 urzędników. I w tym okresie był to jeden z największych zakładów przemysłowych działających na terenie naszego miasta. Już 4 dni po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną do Piły przybyła z Bydgoszczy grupa specjalistów. Specjaliści ci kierowani przez inżyniera Józefa Kwapiszewskiego mieli ocenić stan zniszczeń zakładu i wydać opinię, czy nadaje się on do remontu. Opinia taka była pozytywna i Ministerstwo Komunikacji nakazało wszcząć prace remontowe. W marcu 1945 roku przyjechała do Piły liczniejsza grupa specjalistów z Bydgoszczy i podjęli remont zakładów. Już w czerwcu tego roku zaczęto remontować pierwsze parowozy. Zakład ten otrzymał nazwę Zakładów Głównych PKP pierwszej klasy. Oczywiście w większości Pilan znany jest pod późniejszą nazwą Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Jeszcze w latach 40. XX wieku pracowało w tym zakładzie około 1000 osób. Z czasem stał się on największym pracodawcą w mieście. Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia zakład zatrudniał około 3,5 tysiąca pracowników. W latach 70. Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego zaczął remontować również parowozy spalinowe i tutaj można powiedzieć, że również w latach 70., dokładnie w 1973 roku ustanowił niepobity rekord w kraju w ilości remontowanych rocznie parowozów. W 1973 roku wyremontowano ich aż 917. Zakład niestety, tak jak wiele innych obiektów przemysłowych, nie przetrwał zmian polityczno-gospodarczych po 1989 roku. Zamieniono go wprawdzie w spółkę, ale w 2004 roku został zamknięty. Przy zakładach działała również wytwórnia wody sodowej. Pracownicy mieli do dyspozycji łaźnię oraz kantynę z oszkloną werandą. W 1962 roku w budynku dawnej kantyny otwarto szkołę zawodową dla pracujących przy zakładach naprawczych taboru kolejowego. Była to typowa szkoła zakładowa o 3-letnim okresie kształcenia. Obecnie w tym miejscu funkcjonuje Centrum Kształcenia Nauka. Warto wspomnieć, że to z terenu zakładów 28 stycznia 1945 roku odjechał ostatni pociąg, zanim Armia Czerwona zamknęła pierścień okrążenia wokół Piły i rozpoczęły się walki o miasto. W okresie II wojny światowej w warsztatach kolejowych pracowali również robotnicy przymusowi. Obóz, w którym byli skoszarowani, nazywał się Reichsbahnlager. Część baraków znajdowała się na terenie warsztatów, natomiast 7 z nich było położonych w rejonie obecnych ulic Rejmonta i Podgórnej. Jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie zachowały się 3 fundamenty betonowe takich baraków. Baraki większe miały około 5 metrów szerokości i 30 metrów długości. Znajdowali się tutaj Polacy i Rosjanki, a od 1944 roku 56 jeńców francuskich z obozu Stalag 2B w Czarnem. Po wojnie baraki zostały rozebrane i zostały tylko widoczne tutaj betonowe fundamenty. Po zakończeniu działań wojennych miejsce to było miejscem, gdzie spotykali się pracownicy zakładów naprawczych taboru kolejowego. Szczególnie jednego dnia w miesiącu po wypłacie odbywała się integracja pracowników zakładów właśnie tutaj. Aleja Wojska Polskiego to główna arteria komunikacyjna osiedla Górnego. Dzieli ona osiedle na część północną i część południową.
Droga została wytyczona w latach 1824-1826. Nazwano ją ulicą Berlińską. Już w pierwszej połowie XIX wieku przy Alei Wojska Polskiego założono kompleks cmentarzy. W 1831 roku powstał w sąsiedztwie drogi cmentarz ewangelicki z wyznaczonym osobnym miejscem dla pochówku osób zmarłych podczas epidemii cholery. W 1840 roku obok cmentarza ewangelickiego założono cmentarz katolicki. 5 lat później w sąsiedztwie cmentarza katolickiego od strony południowej powstała kolejna nekropolia dla członków gminy chrześcijańsko-apostolsko-katolickiej. Tutaj w 1893 roku został pochowany również jej założyciel, ksiądz Jan Czerski. Po wschodniej stronie kompleksu cmentarzy, tutaj gdzie się obecnie znajdujemy, wybudowano kaplicę katolicką. Kaplica ta nie zachowała się do dnia dzisiejszego. Po drugiej stronie cmentarza, w części zachodniej, w 1929 roku powstała kaplica ewangelicka. Została ona zaprojektowana przez architekta nazwiskiem Eichhorn, który pochodził z Wałcza. Kaplica ta w dobrym stanie przetrwała działania wojenne w 1945 roku. Najprawdopodobniej dopiero na przełomie lat 60. i 70. XX wieku została rozebrana. Kamienny mur oporowy, kamienna baszta. Tak wyglądał odcinek Alei Wojska Polskiego położony najbliżej centrum miasta. Jak ten teren wyglądał wcześniej? Otóż już w początkach XX wieku osiedle górne miało charakter przemysłowego przedmieścia Piły. Przy Alei Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chopina do skrzyżowania z ulicą Matwiejewa wybudowano najpierw fabrykę wyrobów cementowych, a następnie browar. Zakłady te funkcjonowały mniej więcej do lat 20. ubiegłego wieku. Tutaj osiedle górne rozwijało się przemysłowo również w latach 20. i 30. XX wieku. W rejonie ulicy Długosza powstała cegielnia i fabryka papy. Założył ją piński przedsiębiorca Max Gildemeister. Nieco dalej istniał nieduży zakład przetwórstwa słomy konopnej. Po zakończeniu II wojny światowej zakład uruchomiono i nadano mu nazwę Kujawskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego Linum. Następnie zmieniono tą nazwę na Państwowy Zakład Lnu i Konopi. Oczywiście mieszkańcy Piły powszechnie nazywali go roszarnią. W 1899 roku wybudowano przy Alei Wojska Polskiego nowy budynek szpitala. Mógł on pomieścić maksymalnie do 80 chorych. Niestety po 30 latach stary budynek szpitala ze względu na ciasne pomieszczenia nie spełniał już swojej roli i był potrzebny nowy obiekt. W 1936 roku wybudowano budynek, który tutaj widzimy, budynek nowego szpitala. Wybudowano również skrzydło, którym połączono oba obiekty ze sobą. U zbiegu Alei Wojska Polskiego i ulicy Lotniczej znajduje się jeszcze jeden interesujący obiekt. Oddano go do użytku w 1904 roku. W masywnym, zbudowanym z czerwonej cegły budynku znalazło siedzibę Królewskie Katolickie Seminarium Nauczycielskie. W okresie I wojny światowej szkołę zamieniono na lazaret z przeznaczeniem dla rannych na froncie żołnierzy pruskich. W czasie I wojny światowej 44 nauczycieli i uczniów tej szkoły zginęło i po zakończeniu działań wojennych uczczono ich pamięć tablicą pamiątkową. Po tej tablicy nie ma dzisiaj już żadnego śladu. W 1923 roku zakończyło działalność seminarium nauczycielskie i w budynku szkolnym utworzono żeńską szkołę średnią.
Trzy lata później, w 1926 roku, powstała tutaj Szkoła Nauczycielek. Po kilkunastu latach uzyskała ona status szkoły wyższej. W czasie walk o miasto w 1945 roku budynek został poważnie uszkodzony. Dopiero w 1952 roku w budynku szkolnym znalazł się sztab 16 Dywizji Lotnictwa Szturmowego. Przez następne 5 lat budynek ten zajmowała jednostka wojskowa i dopiero w 1957 roku założono tutaj szkołę podstawową numer 7. Myślę, że warto wspomnieć, że przez wiele lat w budynku szkolnym znajdowała się siedziba schroniska Staszicówka, a obecnie w budynku jest siedziba Rady Osiedla Górnego. Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów Górnego Osiedla jest z pewnością wieża ciśnień. Zbudowano ją w latach 1900-1901, podobnie jak pozostały kompleks wodociągów przy ulicy Chopina. Obiekt przetrwał w dość dobrym stanie walki o miasto w 1945 roku. Obecnie jest własnością prywatną. Około 1910 roku osiedle górne zaczęło się rozbudowywać w kierunku północnym. W rejonie ulic Matwiejewa, Kraszewskiego i Grunwaldzkiej wybudowano 21 dwupiętrowych i piętrowych kamienic. Większość z nich została zniszczona podczas walk o miasto w 1945 roku. Zachowały się jedyne 4 budynki, które tutaj wokół nas widać. 9 kwietnia 1914 roku powstała w Pile pierwsza szkoła lotnicza. Ona nazywała się Militärfliegerschule Schneidemil. Tutaj w tej szkole odbywali podstawowe szkolenie lotnicze piloci i byli kierowani do armii niemieckiej, do lotnictwa. 2 tygodnie po uruchomieniu szkoły lotniczej, 27 kwietnia 1914 roku, założono w Pile zakłady Ostdeutsche Albatros-Werke GmbH. Zakłady te zajmowały się produkcją samolotów myśliwskich, szkolnych i rozpoznawczych dla wojska. Sercem tego zakładu było 10 hal, które w 1916 roku utworzyły olbrzymi kompleks o powierzchni użytkowej około 11 tysięcy metrów. W tych halach produkowano właśnie samoloty. W 1918 roku w Pile uruchomiono produkcję Fokkera D7. Był to jeden z najlepszych samolotów myśliwskich I wojny światowej. W pilskich zakładach wyprodukowano około 1300 sztuk tych maszyn. Po zakończeniu I wojny światowej na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego zamknięto zarówno szkołę lotniczą, jak i zakłady lotnicze. W latach 20. i 30. XX wieku obiekty na lotnisku były wykorzystywane jako hale wystawowe, hale produkcyjne, a także jako obóz dla tzw. optantów. Optanci byli to Niemcy, którzy mieszkali w granicach II Rzeczypospolitej. Nie zdecydowali się oni na przyjęcie polskiego obywatelstwa, dlatego musieli opuścić nasz kraj. W momencie wybuchu II wojny światowej tutaj na terenie lotniska urządzono obóz przejściowy dla Polaków. W 1940 roku infrastrukturę lotniska przejęły zakłady Ludwig Hansen & Company. Te zakłady zajmowały się remontami samolotów bojowych dla wojska. W Pile remontowano samoloty myśliwskie, przede wszystkim Messerschmitty ME-210, 110 i 410, a także myśliwce odrzutowe Messerschmitt ME-262. W okresie II wojny światowej infrastruktura lotniska została znacznie rozbudowana. Powstały nowe hangary, wybudowano 2 betonowe drogi startowe, płaszczyznę postoju samolotów. Część z tych obiektów zachowała się do dzisiaj. Za moimi plecami widać hangar dla postoju samolotów. Miał to być hangar tymczasowy, służyć najdłużej kilkanaście lat. Zachował się do dzisiaj i mieści się tam siedziba pilskiego aeroklubu. Po drugiej stronie zachowała się również
hala montażu końcowego, w której właśnie montowano samoloty. Dzisiaj w tym budynku znajduje się siedziba firmy Goliat. Co ciekawe, na lotnisku zachował się jeszcze jeden bardzo interesujący obiekt. Jest to krąg kompensacyjny. Tych kręgów jest bardzo niewiele w Polsce. Ten Pilski zbudowano w latach 1942-1943. Krąg kompensacyjny służył do kalibrowania urządzeń nawigacyjnych samolotów. Kiedy taki samolot wyremontowano, trafiał on właśnie na ten krąg kompensacyjny po to, aby skalibrować przyrządy nawigacyjne. Kompleks tutaj hal na lotnisku podczas II wojny światowej został poważnie zniszczony. Po wojnie go rozebrano. Co ciekawe, kiedy w 2011 roku kopano fundamenty pod blok przy ulicy Szybowników, natrafiono na ceglaną konstrukcję. Początkowo nie zdawaliśmy sobie sprawy, cóż to takiego może być, ale z czasem udało się ten obiekt zidentyfikować jako kotłownię dawnych zakładów lotniczych z okresu I wojny światowej. Samoloty z Pilskiego 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego zostały przebazowane między innymi do Świdwina i do Powidza. W 2009 roku staraniem Stowarzyszenia Przedmoście Piła jeden z samolotów Su-22M4 służący w Pilskiej jednostce powrócił do naszego miasta. Jest to popularny i znany wszystkim Pilanom Tygrysek. Ma właśnie na bokach kabiny logo uskrzydlonego tygryska trzymającego w szponach szachownicę. Ma również na stateczniku pionowym po jednej i po drugiej stronie loga jednej z eskadr 6 Pułku. Obecnie tym samolotem opiekuje się Pilskie Muzeum Wojskowe. Okres lat 20. i 30. XX wieku to największy w historii naszego miasta rozwój budownictwa mieszkaniowego. W Pile, podobnie jak i w innych miastach na terenie Niemiec, domy budowały tak zwane towarzystwa mieszkaniowe. W tym okresie również osiedle górne zaczęło powoli rozbudowywać się w kierunku zachodnim. Zacznijmy od terenów położonych na północ od Alei Wojska Polskiego. W tym rejonie jeszcze przed I wojną światową powstało osiedle domów mieszkalnych nazywane Kolonią Dreyera. Nazwa pochodziła od nazwiska radnego miejskiego Paula Dreyera, na którego terenach powstały domy mieszkaniowe. Dopiero najprawdopodobniej na przełomie lat 30. i 40. XX wieku zabudowano ulicę Połapską i zachodnią część ulicy Walecznych. Również mniej więcej około połowy lat 20. zaczęto zabudowywać inne ulice osiedla górnego i były to tereny obecnych ulic Trauguta, Świteś, Sportowej, a także Wojciecha i południowego odcinka ulicy Mickiewicza, mniej więcej do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego. Znajdujemy się przed dawną główną bramą wjazdową na teren Stadionu Miejskiego. Jest to jedyny obiekt z przedwojennego kompleksu sportowego, który zachował się do dnia dzisiejszego, chociaż w nieco zmienionym stanie. Stadion Miejski w Pile wybudowano w latach 1926-1927. Uroczystość oddania do użytku tego obiektu miała miejsce 26 czerwca 1927 roku. Stadion dysponował pełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę nożną i bieżnią i miejscami dla publiczności. W 1933 roku doszło na tym stadionie do niecodziennego wydarzenia. Kilka szybowców typu Grunau 9 zostało oddanych do użytku, otrzymało własne imiona i zostało przekazanych Pilskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Lotniczego. Wiemy, że w 1936 roku na tym stadionie rywalizowali sportowcy po to, aby dostać się do reprezentacji narodowej. Ta reprezentacja miała wystąpić w Igrzyskach Olimpijskich organizowanych w Berlinie. W latach 80. XX wieku stadion przebudowano.
urządzono boisko do gry w piłkę nożną, urządzono bieżnię, wybudowano trybuny, na których mogło zasiąść około 20 tysięcy ludzi. Stadion, na stadionie odbywały się mecze piłkarskie, zawody lekkoatletyczne. W grudniu 2001 roku wybudowano w tym miejscu nowoczesną halę widowiskowo-sportową. Hala posiada wielofunkcyjne boisko i 1500 miejsc siedzących. W grudniu 1975 roku władze kościelne diecezji gorzowskiej otrzymały teren pod budowę świątyni od ówczesnego wojewody pilskiego Andrzeja Śliwińskiego. 3 lata później tutaj na tym placu, na którym stoi kościół, rozpoczęły się prace budowlane. Budową kierowali księża salezjanie z parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Pile. W czerwcu 1981 roku biskup gorzowski Wilhelm Pluta dokonał aktu poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę tej świątyni. Rok później utworzono tutaj parafię i pierwszym proboszczem został salezjanin ksiądz Stanisław Salamonowicz. W 1987 roku kościół przejęli księża diecezjalni i od tego momentu proboszczem został ksiądz prałat Rafał Zięciak. W 2002 roku biskup Gołębiewski utworzył tutaj kolegiatę pilską i kościół został podniesiony właśnie do rangi kolegiaty. Pierwszym prepozytem został ksiądz prałat Oracz. Był to krótki zarys historii osiedla Górnego. O współczesnych czasach opowiedzą nam członkowie Rady Osiedla Górne, która w tym roku obchodzi jubileusz dziesięciolecia swojej działalności. Pierwsze wybory odbyły się 11 września 2005 roku. Jest to aktualnie trzecia kadencja Rady Osiedla. W ciągu tych 3 kadencji przez Radę Osiedla przeminęło się 35 osób. Tylko 3 osoby były przez wszystkie kadencje. To jest Jabłoński Jacek, Kiprowski Wiktor, który zawsze, od samego początku pełnił funkcję przewodniczącego zarządu Rady Osiedla, i Włodzimierz Kasowski. Prace przygotowawcze do utworzenia Rady Osiedla Górne rozpoczęto w 2004 roku. W tym okresie zostało utworzone do pomocy Stowarzyszenie Forum Pilskie, które miało się zająć głównie pomocą przy zbieraniu podpisów na poparcie do utworzenia tej naszej Rady. Głównym inicjatorem powstania Rady Osiedla Górne na wiosnę 2005 roku był Czesław Jopek, który został pierwszym prezesem Stowarzyszenia Forum. Przystąpiliśmy do zbierania podpisów i mieszkańcy osiedla w liczbie ponad 800 osób poparło ten wniosek do prezydenta miasta Piły w celu utworzenia Rady Osiedla. Główne kierunki, którymi się zajmuje Rada Osiedla, to przede wszystkim coroczny przegląd wiosenny, który ma na celu sprawdzenie jakości dróg, chodników, czy z kolei jak wygląda ład i porządek na całym osiedlu. Przechodzę do od razu naszych imprez sztandarowych, które rokrocznie na naszym terenie są organizowane. To przede wszystkim w tym roku 13. Bieg Pokoleń, raz do roku w oku bloku, gdzie w tej imprezie biorą wszyscy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak również przedszkolaki z naszych 3 przedszkoli mieszczących się na naszym osiedlu. Jeśli chodzi o następną imprezę, to już jest 10. jubileuszowy międzyosiedlowy turniej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Piły. Wielkim sukcesem mieszkańców osiedla Górne jest wygrana w pierwszej edycji i w drugiej edycji budżetu obywatelskiego prezydenta miasta Piły, gdzie zajęliśmy na terenie gminy 1. miejsce, jeśli chodzi o 3 kolejne inwestycje. Chcieliśmy
serdecznie podziękować za angażowanie wszystkim mieszkańcom naszego osiedla, szczególnie które się wyróżniły w tym placówki oświatowe i spółdzielnie mieszkaniowe.